Ameryki. Shakari Richardson to złota medalistka na 100 i brązowa na 200. Gabriela Thomas to wicemistrzyni na 200, ale przedstawmy je po kolei, jak należy. Natasza Kuni, Kora, Afrey i Gutschmidt to reprezentantki Szwajcarii. Bez sióstr Kambundzi, zatem reprezentacja Szwajcarii na torze 9. Wielka Brytania, Asha Philip, Mani Lansiko, Bianca Williams i Daryl Nita. Też brakuje Diny Asher-Smith w czwórce brytyjskiej. Jamajki, Natasha Morrison, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Shashely Forbes i Sherika Jackson będzie kończyć. Sherika Jackson, która z nabiegu jest w stanie tutaj dogonić każdą zawodniczkę, no chyba, że Shakari Richardson będzie bardzo blisko, bo Amerykanki będą biegły za Jamajkami, będą goniły sztafetę Jamajki. Tamari Davis, Tuanisha Terry, Gabriel Thomas i Shakari Richardson. Rekord Stanów Zjednoczonych jest jednocześnie rekordem świata. 40 sekund 82 setne. Londyn, Igrzyska Olimpijskie 11 lat temu. Wybrzeże Kości Słoniowej. Muriel Ore, Marie-José Talou, Jessica Gbay i Mamadou Kone. Świetne sprinterki. Rekord Wybrzeża Kości Słoniowej w tym roku 41 sekund i 90 setnych. Włoszki Dozo, Kadari, Bongiorne, Paveze. Relatywnie nieco słabszy od swoich kolegów, którzy przed chwilą zdobyli srebrny medal na torze czwartym. A tuż za Włoszkami, które teraz prezentują się nam i wybiegają na bieżnię stadionu. A tuż za Włoszkami na trzecim torze Pia Skrzyszowska, Krystyna Cimanauska, ja, Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda. 42-65 wczoraj w eliminacjach. Rekord Polski 400. Lepszy z Monachium. Tak Polki się prezentują, taką sobie wymyśliły, takie entre sobie wymyśliły. Rozpocznie Pia do Krystyny, a Krystyna do Magdaleny, a Magdalena do Ewy. Życzymy im jak najlepszego występu, bez błędów, może po rekord Polski. Wiadomo, że nie są faworytkami. Nasze najwyższe miejsce w historii to 99 rok. Jeszcze sztafety Holandii, Sedo, Klaver, Lieke Klaver. Dlaczego nie biegła w eliminacjach terrorysta? Bo tu ją wstawiono. Nadine Wieser, płotkarka, finalistka i Tasa Gia na ostatniej czwartej zmianie. Wreszcie Niemki, brązowe medalistki i ostatnich mistrzostw świata i mistrzynie Europy. Wieland, Mayer, Luckenkemper i Haase. Niemki dwa razy w historii wygrywały mistrzostwa świata. Pierwsze złoto to jeszcze enerdowskie złoto z 1983 roku z Helsinek. No dobrze, a my jakie mamy atuty historyczne? Rok 99, Zuza Radecka, Irena Schneider, Monika Borejza, Jolanta Balcerzak i jeszcze Marzena Pawlak w eliminacjach. Siódme miejsce to najwyższe, które kiedykolwiek Polska zajęła w finale Mistrzostw Świata. Wtedy biegały 43 sekundy 51 setnych. To był rok 99. W finale były też Polki w 2005. Iwona Dorobisz, Dorota Daria Onyśko, Dorota Dydo po mężu Jędrusińska, Iwona Brzezińska. Biegały w finale też w 2007 roku Marta Jeszkę, Daria Korczyńska, Jędrusińska i Ptak Klocek. Przypomnij mi, jak miała Ptak na imię? Ewelina. Ewelinka, przepraszam bardzo, ale czasami coś człowieka zaćmi. A zatem, proszę Państwa, to jest zaledwie czwarty finał w historii. Czwarty finał Mistrzostw Świata. Po roku 99, 2005 i 2007, czyli po 16 latach, Polki znów w finale. I to trzeba zauważyć i podkreślić. A potem życzyć im jak najlepszego występu. A o medale będą się tam biły na pewno Amerykanki z Jamajkami i Brytyjki i Wybrzeże Kości Słoniowej. I może szybko pobiegną jeszcze Holenderki. Ale my musimy biec równo, spokojnie, po swoje, nie przekraczając strefy zmian.
No tak, najlepiej by było zmienić, tak jak zawsze powtarzamy, na końcu strefy i na pełnej prędkości. No ale to jest trudne. Tutaj są emocje. Tu trzeba patrzeć na znacznik, czyli zawodniczka, która nabiega. Gdzieś tam dobiega kolejna, startuje. Trafienie, podająca jest odpowiedzialna, musi trafić w rękę. Ileś tych wszystkich wątków trzeba w jedną całość poskładać i oby nasze gracje to poskładały. Oby to poskładały, oby to było... Aby miały satysfakcję z tego biegu, tak jak cieszyły się w Monachium ze srebrnego medalu. Pija tuż po finale na 100 przez płotki, a potem Ania Kiełbasińska kapitalnie na drugiej zmianie. I Marika Popowicz drapała na trzeciej i Ewa Swoboda na czwartej i 42 sekundy 61 setnych wystarczyło do srebra Mistrzostw Europy. Tam biegała też Magda w eliminacjach. Stefanowicz i Martyna Kotwiła. One też tutaj, Martyna też tutaj jest, chociaż w tej czwórce finałowej nie biegnie. Polki na trzecim, od wewnątrz biegną Niemki na pierwszym, Holenderki na drugim, Polki na trzecim, Włoszki na czwartym, Wybrzeże Kości Słoniowej na piątym, Amerykanki na szóstym, ścigają Jamajki, a Jamajki gonią Brytyjki na ósmym, a Brytyjki będą goniły Szwajcarki, które będą uciekały wszystkim. Bez fight startu, Pio, ruszaj. Goń tam reprezentację Włoch. Znakomicie i dobrze podaj Krystynie. Zaraz zobaczymy, jak to tam wszystko pójdzie. Już Krystyna ruszyła. Zmiana, dobrze. Dobrze idzie na drugiej zmianie. Holenderki nas tam gonią. Uciekają Amerykanki i Jamajki, to wiadomo, ale nieważne. Krystyna Szymanowska teraz do Magdy Stefanowicz. Jak tam pójdzie? Nieźle poszło. Ktoś się wywrócił. Dwie sztafety leżą. Polki biegną. Dobrze, teraz za chwilę Ewa Swoboda. Tu z przodu Amerykanki kontra Jamajki. Amerykanki, Shakari chyba się obroni, chociaż zbliża się Sherika Jackson, a Polki Ewa biegnie po piąte miejsce. Biegnie do końca. Amerykanki, Jamajki, Brytyjki. Piąte miejsce Polek. Piąte miejsce Polek. Tak się biega. To był wspaniały bieg. To były dobre zmiany. Zobaczymy, jaki czas. Świetny czas. Na razie zwycięzczyń Amerykanek. Rekord mistrzostw świata 41.03. Jamajka. Wielka Brytania 41.97. Pokonały Polki reprezentację Niemiec. Włoszki 42-49, nie wiem, czy będzie rekord Polski, nie było go. 42-66, ale to jest nieważne. Jest piąte miejsce, najlepsze miejsce w historii polskiej sztafety 4 razy 100 metrów pań na Mistrzostwach Świata. Drugie miejsce w Europie, bo Włoszki przed nami, Niemki za nami, Szwajcarki za nami. No pewnie na chłodno to sobie będziemy analizowali. Ja miałem takie wrażenie, że Krystyna poczekała trochę na Piję, że tam było takie małe zawahanie. Później ta druga zmiana chyba już była lepsza, ale to trzeba spokojnie. Wtedy jak to wszystko w zwolnionym tempie sobie zobaczymy. No a ta trzecia zmiana z kolei, gdzie odbierała pałeczkę Ewa Swoboda, to tam wszystko było pozasłaniane. Najważniejsze, że trafiła pałeczka do ręki Ewy i ona pomknęła do mety. Niewiele zabrakło, tak jak mówiłeś, 500 do rekordu Polski, więc prawie nic. To jest pewnie jakieś pół metra, pewnie jedna lepsza zmiana. Kto tam nie dobiegł, bo już mamy Holenderki i Wybrzeże Kości Słoniowej. No tak, ale takie są sztafety, proszę Państwa. Zawsze ktoś ma pecha, a my na piątym miejscu i to jest ogromny sukces polskiej sztafety. Z pewnością. Najlepiej w historii. Po raz czwarty w finale, po raz pierwszy tak wysoko na piątym miejscu. Gratulacje dla Pii, dla Krystyny, dla Magdy, dla Ewy Swobody, ale także dla pozostałych naszych sprinterek, które były w pogotowiu. Martyna Kotwiła, była też Chorowska i Romaszko. One też w każdej chwili mogły, i Aleksandra Piotrowska. One też w każdej chwili były do dyspozycji. Musi być taka dyspozycyjność.
aby był pewien spokój, komfort. Shaqiri się obroniła, mimo że Szerika tam biegła w straszliwym tempie. To jednak mistrzyni setki obroniła się przed atakiem mistrzyni dwusetki Amerykanki przed Jamajkami. Przyjrzyjmy się temu jeszcze raz. To jest ostatnia zmiana. Ile tam było? 1,5 metra. Szerika się zbliżyła do Shaqiri. Zbliżyła, ale jednak nie dała rady. No tak, tutaj by musiały odebrać pałeczki bardzo blisko siebie. Przecież to są podobne sprinterki. No jeżeli jedna... A zobacz tę zmianę. No, ale to jest to, co mówiliśmy w przypadku panów. Jak się ma szybko biegaczy czy szybko biegaczki, to te zmiany to wtórna sprawa. Proszę Państwa. Przedostatni dzień Mistrzostw Świata za nami. Było pięknie na koniec. 5. miejsce polskiej sztafety. Były pasjonujące.